podoba, a tu słuchajcie, nowy ten, ja tu go już pozwoliłem sobie rozpakować ten nabytek, dlatego że z obawy musiałem to zrobić delikatnie, żeby tu się nic nie stało. I słuchajcie, co to przyszło? Co to przyszło? Słuchajcie, dokumentacja zdjęciowa. Dokumentacja zdjęciowa również jak najbardziej. Słuchajcie, czego? Prototypów Ursusów serii U. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wszystko widać. Słuchajcie, to wam tutaj pokażę. Tu mamy Ursus U510. Cholera, ślepy jestem, nie wiem, nie wziąłem okularów. Mam nadzieję, że to jest tak, 510. Tu słuchajcie, można tu sobie zobaczyć parę takich szczegółów, wiadomo, kabina i ta maska to jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna sprawa, ale przyjrzyjcie się na przykład na koła, na obciążniki, tu przednie felgi, spróbujcie dojrzeć oś przednią, tu stopień, no zawsze w każdym zdjęciu coś można ciekawego zobaczyć, tu mamy U610, też zobaczcie, już inny ten podnośnik, przepraszam, obciążnik, prawda? Lusterka zachowały się tak, powiedzmy, od Nysy, prawda? Żeby to była taka, wiadomo, to było... Słuchajcie, wtedy była fajna sprawa, bo był jeden producent, produkował do wszystkiego, to świetnie zdawało egzamin. Dzisiaj po prostu jest tych firm cała masa, każda robi co innego i nic do niczego nie pasuje i człowiek ma tylko kłopot. Natomiast tu było fantastycznie, bo szło się do polmozbytu albo szło się do Agromy i człowiek kupował właściwie to, co chciał, to, co było mu potrzebne, bez biegania, latania i łomatko, gdzie ja to teraz kupię. Takich rzeczy nie było. Innym względem, że po prostu niektóre rzeczy było trudno kupić, to fakt, ale te podstawowe rzeczy, one były ogólnie dostępne. Co mamy tutaj? Tutaj mamy Ursusa, no też tego U610, 610, tak. A to zobaczyłem po tych, słuchajcie, oj, czy aby na pewno, 4, 6, WG, WG, 5, 4, 3, tak, to jest ten sam Ursus, słuchajcie, zobaczyłem po tablicy rejestracyjnej, tylko tu zobaczcie teraz na profil tych obciążników, a tutaj, one jakby były trochę inne, ale tablica rejestracyjna wskazuje na to, że jest to ten sam, może złudzenie optyczne takie tylko tutaj na tym zdjęciu. Tu również ten sam ciągnik, 39, słuchajcie, nie, 54, to już jest inny ciągnik, ale co to jest? No to jeżeli wy się znacie, a wśród was jest naprawdę kilku wspaniałych kolekcjonerów, doceniam was naprawdę tutaj za to, wykonujecie świetną robotę. Co to jest za Ursus? Który to jest ten z modeli prototypowych? Tutaj mamy jeszcze jakąś ciekawostkę. 610 chyba, bo taki tu ledwo napis widzę, z podniesionym przodem, nie wiem co to po prostu, czy to jest, do czego to miało służyć, no czemuś to miało służyć, w każdym razie jest podniesiony, prawda, zrobione bardzo ładnie zdjęcie, no i tu wracamy, słuchajcie, do 510, to jeśli chodzi o te małe zdjęcia, tu odłożę, bo wiatr wieje, słuchajcie, dzisiaj taki, że boję się, że to wszystko mi pofrunie i tu cała seria jeszcze wspaniałych rzeczy. Oto mamy Ursusa 1244, o ile dobrze widzę. Piękna maszyna, naprawdę wyjątkowy sprzęt. Tutaj mamy 610 piękną. I to jest cała dokumentacja dotycząca, z wyjątkiem tam właśnie tego dużego ciągnika, to jest seria U. Także świetne zdjęcia, słuchajcie. Też przygotuję na ten temat jakiś film na temat, jeśli chcecie w ogóle na temat serii U coś się dowiedzieć, to poszukam, wygrzebię coś, porozmawiam z ludźmi z Ursusa i przekażę wam taką wiedzę, którą od nich pozyskam, ewentualnie znajdę gdzieś w literaturze, to też wam, z wami się tym podzielę. Tu mamy też z drugiej strony 610, słuchajcie, no bardzo fajne, to super zdjęcia są, naprawdę dokumentacja znakomita, ładnie, wyraźnie zrobione. Będzie tu można, zobaczcie, słuchajcie, to widzę, że ten ciągnik jest tutaj na tej ramie, podobnie jak te duże ciągniki i lampy, słuchajcie, już mam na tej ramie, no fajna sprawa. Ciekawostka taka, co tu mamy pod spodem? Tu mamy też 610. Szkoda, że to nie produkowali, bo to naprawdę, powiem wam, ten Ursus to... No Cyrankiewicz z Gomułką tutaj popełnili ogromny błąd, wpuszczając Zetora na nasz rynek, bo właściwie ten Zetor był nam wcale niepotrzebny. My tu mogliśmy zrobić kawał dobrej roboty. O, tutaj w pracy, słuchajcie, z pługiem podorywkowym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioskibowym, no bardzo fajna sprawa, no super rzecz. Tutaj mamy 510 z pługiem trzyskibowym, dobrze widzę?
Czyżwózki bowiem raz, dwa, chyba tam trzecia jest, nie wiem, no może wy coś dojrzycie lepiej niż ja. Takie coś, słuchajcie, zobaczcie, fajnie, zbiornik paliwa tutaj na wierzchu bez otwierania maski. No takie widać, że to już te drobiazgi, te szczegóły to były naprawdę bardzo ważnym unowocześnieniem tej maszyny. No, no naprawdę szkoda, że to nie weszło do seryjnej produkcji, bo ciągniki byłyby rewelacyjne. Tu mamy o tą właśnie 510 też tutaj z tym wlewem. O, tu widzicie, pojawił się nam daszek w szkle przy okazji. To są fajne szczegóły właśnie. Takie zdjęcia nam pozwalają odtwarzać wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć, bo zawsze jest jakiś drobiazg, gdzie możemy coś uszknąć z tej wiedzy, z tej historii, która dziś jest właściwie niedostępna. Mamy parę ciągników w Polsce, które się zachowały, no ale nie każdy może pojechać, żeby ten ciągnik obejrzeć, a z drugiej strony nie każdy właściciel takiego ciągnika chciałby zaprosić, powiedzmy, do siebie: słuchajcie, zróbcie sobie zdjęcia, zróbcie filmy, obejrzyjcie, co i jak to wyglądało. To jest naturalne. Tu mamy też 510 z drugiej strony pokazaną. Tutaj mamy tą samą, zobaczmy. No tak, dokładnie, to jest to samo, tylko że w kolorze i w czarno-białych barwach. No fajnie, fajnie. Tutaj też. Zobaczcie, tutaj w środku widać otapicerowane te błotniki, już są pewnie, kabina jest dosyć dobrze wygłuszona, jak na tamtej czasy, to na pewno był rewelacyjny ciągnik. 710, no to już jest chyba duża seria. Powiem wam, nic nie wiem o tym ciągniku, ale wrażenie robi ta 710 tutaj, muszę wam powiedzieć. Naprawdę chcę poczytać na ten temat. Co to było, gdzie to było? Jeśli wiecie, kto ma najwięcej informacji dotyczących tej serii U, no to napiszcie w komentarzach, bo może kto wie, dzięki takim, powiedzmy, informacjom ja się skontaktuję z tym człowiekiem, pojadę, zrobię filmik fajny, może coś opiszę, coś ciekawego, wezmę ze sobą zdjęcia, wymienimy doświadczenia, no może coś tu po prostu nam się uda więcej dowiedzieć. Tu mamy z drugiej strony też 710. O, tutaj. Zobaczmy, no dokładnie, to jest to samo zdjęcie, to samo ujęcie, kolorowe i czarno-białe. Tutaj też pięknie pokazana 710. Tutaj, o, słuchajcie, środek, zobaczcie, jak to wyglądało. Zobaczcie, jak to wyglądało elegancko. Tutaj zbiornik, podejrzewam, że na płyn do spryskiwaczy, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Tu, kurczę, hydraulika jakaś, co to ma być? No ciekawe. Hamulce takie? Nie wiedziałem, że coś takiego było, powiem wam. No w każdym razie fajnie, fajnie to wygląda, ładnie. Dobrze, że takie zdjęcia właśnie teraz zrobiono. O, wyłącznik masy tutaj mamy. No świetna, świetna sprawa. No i tutaj mamy 310 znowu z pługiem grudziąc i 310, to już chyba było, co? To oglądaliśmy te wszystkie te zdjęcia, o tutaj właśnie, nie, tych 310 jeszcze nie oglądaliśmy, to już do nich wracam, dobra. O i 310, też tutaj ładnie widać za szybą wygłuszenie, słuchajcie, biały fotel, no ludzie, toż to był rarytas. Toż to był rarytas. Tłumik taki jak w tych dużych dzisiaj seriach. Patrzę tutaj jeszcze, słuchajcie, jakaś wajcha. Tu jest ta skrzynia biegów pewnie w tym miejscu. Widać ją. Zawsze trzeba patrzeć na te szczegóły właśnie. One są bardzo, bardzo fajne. I zawsze możemy coś się dowiedzieć tutaj z takich rzeczy. Mocowanie pod tablicę rejestracyjną, takie w trakcie litery H. No. I to byłoby na tyle, słuchajcie. Także taki nowy nabytek. A to w ogóle... Oj, przepraszam. Jeszcze nie koniec. Bo będzie jeszcze jeden film o jeszcze jednym nabytku. Nie powiem wam w tej chwili jakim. Szykuję go w tej chwili
bo no wymaga przygotowania. Mam nadzieję, że się będzie Wam podobał. Jeśli macie jakieś pytania, coś chcecie, powiedzmy, czegoś się dowiedzieć, może sami macie jakieś informacje, z których ja mógłbym skorzystać, bo jak wiecie, cały czas człowiek i szuka, i zagląda, i pyta, powiedzmy, także ta wiedza, fajnie, że ona się tak rozchodzi i rozszerza, po prostu ja mogę coś powiedzieć, od kogoś się czegoś dowiem, naprawdę bardzo to lubię i to jest fajne. Także zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Przede wszystkim nie zapominajcie o łapkach w górę, bo dzięki temu, słuchajcie, te filmy po prostu będą na górze, będą dostępne dla innych. No i to fajnie jest w ogóle. To sprawia przyjemność. Wiem, że ta moja praca, po prostu, którą tutaj poświęcam, nie jest bez sensu i komuś to posłuży. A chyba to jest fajne, nie? Lubię to, co robię i chcę się z Wami dzielić tą wiedzą. Także zapraszam do oglądania. Dawaj, nie zapominajcie o łapkach. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć. Witam Was wszystkich. Dzisiaj kolejny filmik z Orkanem i Ursusem 1224 w roli głównej. Startujemy.